teraz dużo roboty chyba w ubezpieczeniach. Ale że to zawieszenie? Czekałem na ten nóż w plecy. Dzień dobry kochani łodzianie, to już trzecia edycja naszej świątecznej taksówki. I łodzianki. I łodzianki, dokładnie. Patrolu Róbmy Dobro. Dzisiaj wyjątkowy gość, bo dzisiaj jeździmy z prezydentem, wiceprezydentem Adamem Pustelnikiem. Mam nadzieję, że ktoś do nas wsiądzie, jak się zobaczy. No też mam taką nadzieję i liczę na same pozytywne głosy odnośnie stanu dróg w naszym mieście, punktualności komunikacji i wielu innych rzeczy. O świętach, tak. No, zbliża się wyjątkowy czas, mam nadzieję, że usłyszymy wiele miłych rzeczy, ale tak serio, jak usłyszymy jakieś niemiłe, to też bardzo wartościowe, bo jedziemy też, oprócz tego, żeby wam przysporzyć trochę uśmiechów, to też usłyszeć, co tak naprawdę myślicie o wielu rzeczach, które robimy. Mamy gościa specjalnego z tyłu. Pan prezydent. Niech pani się dobry. Dzień dobry, to pani jest gościem. Pani mówiła, że właśnie pan prezydent będzie, no miło. Proszę. No jestem, zakupy już zrobiono, no właśnie teraz wracam od wnuczki. Wnuczki się lepiej kocha jak dzieci. Mam czterech wnusiów. Jednego wnusia i trzy wnusia. No, ale ja mam czwórkę dzieci swoich własnych. O kurczę, to pani jest dzielna. No, ale dorosłe wszystko. Ja z dwójką ledwo daję radę. Nie, panie prezydencie, jak dwie córeczki, to jeszcze do trzech razy sztuka. Tak jest. Trzeba spróbować na trzecią łóżkę. Nie. Ja jestem spełniony jako rodzic, ja już zawieszam buty na kołku. Jak to Wigilię robi? No u mnie. No jest. Czyli pani się zajmuje na co dzień i jeszcze pani Wigilię robi? No Wigilię, tak. No i później na święta rosół, bo babcia najlepszy gotuje. Nieprawda, bo ja. Moje dzieci mówią, że ja gotuję najlepiej. No tak, no moje dzieci mówią zawsze. Robią to ze strachu. Jest mi w ogóle bardzo miło, że się pani zdecydowała z nami jechać, bo powiem pani, że nie są ludzie tak chętni, żeby wsiadać do obcego auta, a tutaj taka fajna atmosfera. No, ale pani tak zachęcałam, tak tego. Widzę pana z kamerą, będę na pewno nic strasznego. Jakby pani mogła coś u nas w mieście zmienić, taką czarodziejską różdżkę byśmy pani dali. Co no tak pani bardzo się staramy, że chcemy wykupić kamienicę. Okay. Naszą tam tutaj, no znaczy, no lokatorzy, czyli mieszkania. Czyli to by pani zmieniła? Tak, żeby nam pozwolono wykupić mieszkania. Jaki to jest adres tej proletariackiej? Proletariacka 3. Zaraz się uda. Zaraz zobaczymy. Żeby uregulować rachuneczki, a później co starczy, no to... Już mnie tak mama nauczyła. No tak mama nauczyła, no. A później jest... na co starczy, jak nie ma, no to sam dzieci to też trochę pomogą. Bardzo pani dziękuję, panu... Do widzenia. Świąteczny patrolem do domu. Daleko pani jedzie? Orlen na A1. Niech pani siada. Larisa. Bardzo miło pani Larisa. O, wiceprezydent. Tutaj, jak u nas Adam w Ukrainie, mer. Tak. Tak. Co pani porabia u nas w mieście? Pracuję na Orlenie. A skąd pani jest z Ukrainy? Czernihiw. A jak wam się mieszka? Dobrze? Dobry. Dobrze. Pani tak daleko na ten Orlen codziennie jeździ? Dobrze, to... O matko, no to... Nie ma dziś bliżej Orlenu? Tutaj? A na święta tutaj rodzina będzie, czy zostajecie, tutaj czy przyjedzie? Tutaj syn mieszka, tutaj... Wszyscy? No, ale korki mamy, no. No korki mamy. A, ale no, no, słuchaj... Tak, wszystko pozamykał, no. Ale tak, do korków się nie przyznaję, bo za drogi i za remonty nie odpowiadam i nie odpowiadałem. Odwiedzałem parę razy tych moich kolegów, którzy tam są merami, wicemerami we Lwowie i w Odeście. No oni zawsze się ze mnie śmiali. Ty Adam, taki chudy jesteś, chłopczyk. Ty w ogóle nie wyglądasz jak mer. Czy byłeś kiedykolwiek w swoim życiu, a jesteśmy ten sam rocznik, na basenie na Wiśniowej Górze? Ziomeczku, to są moje rodzinne rejony na Wiśniowej Górze. Pamiętam to jak dzisiaj. Stałeś za mną w kolejce po zapiekanki. Michalina, on cię chlapał. Michalina nic się nie zmieniło. Pewnie jakieś rzeczy, które się pani tutaj w Łodzi nie podobają, to co by pani zmieniła? No tak. Musi wszystko tak być. Podobno. Ten wicemer jakiś taki. Wszystko się... Wicemer. Jakiś taki trener. I za chudy. Ja moją żonę bardzo kocham, ona jest super babka. I w ogóle, mimo że już jesteśmy 15 lat razem, jestem nią zachwycony. Natomiast akurat ona tak oszczędnie karmi. Oszczędnie. Dietetycznie bardzo. Aha. Najczęściej niczym, a czasem sałatko. Tam otworzę. Już pani otworzy drzwi. Dziękuję pani bardzo, powodzenia, miłej nocy, wszystkiego dobrego, miłej pracy. Na nasze wezwanie instagramowe odpowiedziała jedna z pań, która bardzo chce się przyjechać z panem prezydentem. Jest! Nasza pani? Pani Iwono, bardzo mi miło, ale jak tu jechaliśmy do pani tymi dróżkami, to chyba wiem, o czym będziemy rozmawiali. Ja już się przyzwyczaiłem do tego, że jestem człowiekiem od dziur i wszystkich bolączek, które trafią w nasze miasto, łącznie z upadkiem włókiennictwa. Mieszkam tu 28 lat i szczerze już tą drogę
to trochę sobie odpuściłam, żeby chociaż jedna latarnia powstała. No. Nie, sprawdź na razie, jakie tam są opcje. Znaczy przed wyjściem mąż się ze mnie śmiał, już mi pisała SMS-a, jak tam droga załatwiona. I powie, że tej drogi nie miał w żadnych najbliższych rozpiskach do jakichś remontów, inwestycji, ale ze światłem to możemy coś zadziałać. Dla pocieszenia powiem, że ja mam też taką drogę. I tak? Tak. Ja dla pocieszenia też powiem, też mam taką. Pani Michalina mi powiedziała, że tutaj niebawem nowa łodzianka bądź łodzianin nam się pojawi. Łodzianka. A to pierwsza? Pierwsza, no. O matko. Trochę późno, ale się trafiło. Późno, nie późno, pierwsza to zawsze najwspanialsze przeżycie jest. Ale są kategorie pierwsze, drugie, trzecie, bo przy trzecim już się inaczej. Tego nie dowiem, bo ja już na dwójce kończę. Dobra, zobaczymy. Czym się pani zajmuje na co dzień? Nic specjalnego, pracuję w korporacji ubezpieczeniowej. Teraz dużo roboty chyba w ubezpieczeniach. Ale że to zawieszenia? Czekałem na ten nóż w plecy. A gdzie będzie pani rodziła? Mamy już szpital? Nie. Na czym myślę? Nad matką Polką i nad Salwę. Aha, mój drugi bobas się w Salwę rodził, no muszę przyznać, że było ekstra. No, mam brata ciekawe, co by powiedziała. No właśnie to jest oparcie na jej opinię. No. A dla mnie uważa, że był ekstra. Dla mnie było super. Nie, możemy do mojej staruszki zadzwonić, potwierdzić i słuchaj, ja wiem, że politycy kłamią, ale jeszcze jestem na wczesnym etapie swojej kariery i dopiero pracuję nad tym. Ja rodziłam 2 razy w Madurowiczu i różne są opinie. Ja byłam mega zadowolona. Ja nie jestem politykiem, więc ja mówię na pewno, no, prawdę. Tak. Byłam mega zadowolona. Politycy, influencerzy są razem, dźwigamy ten krzyż na dole tej drabinki zaufania społecznego. Co by pani u nas zmieniła w mieście? W naszym mieście? No. Poza latarnią, śmiałego krzywoustego. Ja ogólnie nie narzekam jakoś za bardzo na to nasze. Teraz też dowiedziałam się parę minut temu, że na przykład Audi River do nas przypływa. Też jest super. Parada wolności. Bardzo dziękuję. Akurat wczoraj. Bardzo dziękuję. Dzięki, wszystkiego dobrego. A, dziękuję.